Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować puszystą, pyszną drożdżówkę z kruszonką. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania drożdżówki potrzebujemy 400 g mąki pszennej, pół szklanki cukru, 150 ml mleka, 4 żółtka, 100 g masła, 20 g suchych drożdży lub 40 g świeżych. Bierzemy dużą miskę, w której będziemy przygotowywać ciasto drożdżowe. Mleko podgrzewamy, tak żeby było lekko ciepłe i połowę wlewamy do miski. Do mleka wsypujemy drożdże i wsypujemy jedną łyżkę cukru, który wcześniej przygotowaliśmy. Całość mieszamy. I wsypujemy 2 łyżki mąki. Mieszamy. Przykrywamy ściereczką i odkładamy na 20 minut w ciepłe miejsce. W tym czasie do garnka wrzucamy masło i roztapiamy na małym ogniu. Po 20 minutach, kiedy drożdże zaczęły już pracować, dodajemy resztę składników. Żółtka, cukier, mleko, rozpuszczone masło, letnie lub lekko ciepłe, oraz mąkę. I ciasto mieszamy drewnianą łyżką bądź silikonową szpatułką. A następnie wyrabiamy ręcznie lub wrzucamy do misy miksera i wyrabiamy przy pomocy miksera. Ciasto jest klejące i właśnie takie ma być. Nakrywamy go ściereczką i odkładamy w ciepłe miejsce na godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy sobie kruszonkę. Do miski wrzucamy 100 g masła, wsypujemy 100 g drobnego cukru oraz 150 g mąki pszennej. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy i rozcieramy w dłoniach. Najlepsza kruszonka to taka, która nie zawiera dużych kawałków, więc postarajcie się jak najlepiej rozdrobnić ciasto. Kruszonka gotowa. Odkładamy na bok. Po godzinie odkrywamy ciasto, które podwoiło swoją objętość. Przez chwilę go wyrabiamy. I przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Boki wysmarowałam olejem. Forma ma wymiary 24×24 cm. Ciasto rozprowadzamy po całej formie. Ciasto jest klejące. I posypujemy kruszonką. Staramy się równomiernie pokryć ciasto kruszonką.
Ciasto przykrywamy na 20 minut ściereczką. Ciasto odkrywamy. Ciasto podwoiło swoją objętość. I tak przygotowaną drożdżówkę wkładamy na 35 minut do piekarnika nagrzanego do 170 stopni. Grzanie góra-dół bez termoobiegu. I po 30 minutach sprawdzamy patyczkiem. Jeśli patyczek jest suchy, drożdżówka jest gotowa. Jeśli nie, pieczemy 5 lub 10 minut dłużej. Drożdżówka gotowa. Pozostawiamy ją do ostygnięcia.